Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Właśnie skończyłem nagrywać program o telewizji Trwam, o gloryfikacji w tej telewizji Trwam świeckich szafarek i diakonów żonatych. Jestem jeszcze na Mazurach, poszedłem do ogrodu, usiadłem przy kawie. Najpierw stwierdziłem, czara goryczy się przepełniła. Później otworzyła mi się klapka w głowie. Przypomniało mi się pewne wydarzenie z przełomu XX i XXI wieku. I chciałem to wydarzenie opowiedzieć. Był letni wieczór, stosunkowo późno. Wyszliśmy z ojcem Rydzykiem i dwoma jakimiś panami. Trochę wyglądali jak ochroniarze. Z Radia Maryja i udaliśmy się spacerkiem w kierunku Domu Słowa. To jest jakieś na oko 1,5 kilometra. Spacer był przyjemny, ciepły wieczór. No i już na samym początku tego spaceru przy furtce w obecności tych mężczyzn opowiedziałem ojcu Rydzykowi o swoim ostatnim pomyśle. Powiedziałem mu, że przygotowałem obszerny zbiór materiałów związanych z Medjugorje i na podstawie tych materiałów chcę napisać książkę. Ojciec Rydzyk zapytał, jaka to będzie książka, pozytywna czy negatywna. Ja powiedziałem, że wychodzi mi, że negatywna. Na co ojciec Rydzyk powiedział, absolutnie się nie zgadzam, gdyby pan napisał taką książkę, to musielibyśmy się rozstać. I tu zaczęła się dyskusja, bo zadałem pytanie, dlaczego. No i ojciec Rydzyk przytaczał różne argumenty. Takie, które wszyscy pewnie znamy, no, że jest to miejsce modlitwy i nawróceń, że przyjeżdżają ludzie z całego świata, że tam wszyscy się spowiadają, że się gorliwie modlą, że wracają odmienieni, albo nawróceni, albo silniejsi. Wtedy ja powołałem się na to, co wiedziałem o objawieniach prywatnych, że no jak Matka Boża się objawia, to robi wszystko, żeby miejscowy biskup ordynariusz uznał to objawienie, no bo kościół hierarchiczny jest dziełem jej syna i z synem pozostaje zawsze w zgodzie. I tu podałem przykład objawienia z Meksyku, słynnego objawienia z Meksyku, gdzie biskup nie uwierzył Indianinowi, który mówił, że rozmawiał z Matką Bożą, i biskup powiedział, jeżeli to by była prawdziwa Matka Boża, to teraz w środku zimy dałaby mi na dowód swojej prawdziwości róże. I Indianin poszedł do tego miejsca objawień, powiedział to Matce Bożej, otrzymał różę, zaniósł biskupowi. Biskup powiedział, no tak, to jest autentyczne objawienie. No i mówię do ojca Rydzyka, tutaj czegoś takiego nie ma. Pierwszy biskup, drugi biskup, ordynariusz odrzucili w sposób jednoznaczny i zdecydowany to objawienie. No to ojciec Rydzyk mówi na to, no wie pan, są inne teraz czasy. Wie pan, że jest biskup Pieronek. Biskup Pieronek to wtedy był taki diabeł w biskupiej skórze. No chyba jedyny taki, jak pisałem książkę Radio Maryja Droga do źródła prowadzi pod prąd, to bardzo dużo tam o nim było. Znaczy tutaj jedna uwaga na marginesie, że do Radia Maryja doszedłem w 98 i byłem do 2000 z nim związany do 2013 roku. Doszedłem w ten sposób, że napisałem książkę Akcja Katolicka – Ostatnia szansa dla Polski. Ona miała imprimatur, jeździłem z nią po diecezjach. Biskupi wystawiali mnie w wielkich aulach z wykładem, gdzie byli wszyscy kapłani.
Była wielka nadzieja, prawda? Jeden ksiądz mnie zapytał, dlaczego ostatnia szansa, dlaczego to, czy to nie za mocno, czy ten tytuł tej książki nie powinien być Radio Maria, Akcja Katolicka, szansa dla Polski. Ja powiedziałem, nie, ostatnia szansa, jeżeli to się nie uda, to wszystko się posypie. No tak się stało. No i po krótkim stosunkowo czasie, bo nie pamiętam, jaka była czasowa odległość pomiędzy książką Akcja Katolicka Ostatnia Szansa dla Polski, a Radio Maria Droga do Źródła prowadzi pod prąd. W każdym razie po krótkim stosunkowo czasie doszedłem do wniosku, że Akcja Katolicka dopiero co się narodziła, a już umarła. I jako człowiek obserwujący Radio Maria z zewnątrz, nie mający z nim żadnego kontaktu, stwierdziłem, że Radio Maria spełnia główne zadania Akcji Katolickiej i wtedy napisałem właśnie tą książkę Radio Maria, Droga do Źródła prowadzi pod prąd. Ona wyszła w 1998 roku i wtedy zaproszono mnie do Radia Maria i stałem się jednym ze ścisłych współpracowników. To później, kiedy przeprowadziłem wywiad Rzeka z ojcem Rydzykiem, to Gazeta Wyborcza napisała: Stanisław Krajewski, główny ideolog Radia Maria. No ale wracam do tego biskupa Pieronka. I ojciec Rydzyk mówi, no a gdyby biskup Pieronek był tam ordynariuszem, no to wyobraża pan sobie, żeby przyjął objawienie, żeby powiedział, że to jest objawienie. Na pewno by od razu je odrzucił. Inne są czasy. I to był taki bolesny moment, jeden z trzech bolesnych momentów w mojej współpracy z Radiem Maria, bo wróciłem do domu i się zastanawiałem, bo tak, jeżeli, to znaczy, przepraszam, zapomniałem jednej najważniejszej sprawy. To znaczy tak, dyskusja dalej trwała, dochodziliśmy już do domu słowa i ojciec Rydzyk użył ostatniego argumentu. Powiedział, proszę pana, niech pan się nie waży zaatakować, skrytykować Medjugorje. Czy pan zdaje sobie sprawę, że Radio Maria jest owocem Medjugorje? Że pojechałem tam i tam narodził się ten pomysł. Bez Medjugorje nie byłoby Radia Maria. To mi zamknęło usta, znaczy w dyskusji. No ale wróciłem do domu. Usiadłem i zacząłem walczyć ze sobą, bo wiedziałem, że Medjugorje to nie jest to, absolutnie to nie jest to. I dalej uważałem, że Radio Maria to jest to. Stanąłem też przed ostrymi warunkami, albo napiszę książkę o Medjugorje i koniec moich kontaktów z Radio Maria, albo nie napiszę książki o Medjugorje i dalej będę współpracował z Radiem Maria. I oba wyjścia były ciężkie. To był jakby wybór pomiędzy jednym a drugim złem w jakimś sensie, prawda? Bo zerwanie z Radiem Maria, no to brak dostępu do takiej liczby słuchaczy i czytelników, jaki miałem w tym momencie, bo przecież w rozmowach niedokończonych uczestniczyłem dwa, nawet trzy razy w roku. Udzielałem się w różnych środowiskach Radia Maryja. Później można powiedzieć, że współtworzyłem telewizję Trwam, bo pierwsze programy, wiele pierwszych programów ja realizowałem. Tych programów, które zrealizowałem, to było w sumie grubo ponad 200, znaczy prawdopodobnie jakbym zaczął liczyć, to by było ponad 250, 250 parę, prawda? To były te cykliczne programy o savoir-vivre, cykliczne programy Świat Michała, no i różne programy z młodzieżą, tą ze szkoły ojca Rydzyka. No i tak się zastanawiałem, zastanawiałem i gdy się zastanawiałem, przyszła do mnie para, wtedy narzeczeni, potem małżeństwo, i ten chłopak powiedział, że wie, że ja się przygotowuję do książki o Medjugorje, że mam no, kompletne materiały, bo ja to gdzieś tam studentom opowiadałem, czy w pewnych kręgach opowiadałem, już nie pamiętam. No i że
Ta dziewczyna chciałaby zrobić na kulu doktorat z Medjugorje. Czy ja jej udostępnię te materiały? No ja się zachwyciłem, bo stwierdziłem, że będzie wilk syty i owca cała. Przekażę jej te materiały, ona zrobi z tego doktorat. Doktorat zostanie opublikowany i ten cel związany z Medjugorje, który chciałem osiągnąć, będzie osiągnięty. I oddałem jej te materiały, napisała doktorat, doktorat, w którym udowodniła, dowodziła i udowodniła, że Medjugorje to nie jest autentyczne objawienie, obroniła go, został opublikowany w jakimś tam minimalnym nakładzie. No i w porządku. I kiedy prowadziłem liczne dyskusje ze zwolennikami Medjugorje i natrafiałem na ten argument, że no tak, taka pobożność się rodzi w związku z tym Medjugorje, no to ja zawsze zwracałem uwagę na jedno, że ten, kto dokonuje objawień w Medjugorje, wyraźnie robi wszystko, żeby Kościół nie mógł się ustosunkować do tego, żeby się nie ustosunkował, no bo objawienie trwało, trwało i trwało, a Kościół może orzec, czy jest prawdziwe, czy fałszywe, dopiero po jego zakończeniu i to dłuższy czas po jego zakończeniu, bo trzeba te wszystkie objawienia przeanalizować. Tutaj gdyby się zakończyły w normalnym kościele, nie franciszkowym, normalnym kościele, to i tak potrzeba by kilku dobrych lat, żeby wszystkie objawienia, wszystkie owoce, różne owoce Medjugorje przeanalizować. I mówiłem wtedy w tych dyskusjach, że no wyraźnie to jest szatańskie objawienie, gdzie szatan zwleka z jednej strony, a z drugiej działa jak kropla niszcząca skałę, że powolutku, powolutku zaskarbia sobie zaufanie i wbija klin pomiędzy wieloma różnymi wiernymi z całego świata a Kościołem, że w pewnym momencie może nastąpić na przykład albo potępienie Medjugorje i wtedy ci zwolennicy Medjugorje odejdą z Kościoła, albo nastąpi jakaś spektakularna pochwała zła, no i wtedy jakaś znaczna część zwolenników pójdzie za tym złem, bo już przywiązana do Medjugorje. Są takich owoców negatywnych Medjugorje, było wtedy i potem bardzo dużo. Ja poświęcałem temu swoje programy. Rozmawialiśmy na ten temat na wizji z Dariuszem Pawlakiem. Ale teraz bym powiedział tak, że no zobaczmy. Radio Maryja jest owocem Medjugorje. No i teraz, czy to nie jest zgniły owoc? Teraz, prawda? Bo tak pięknie się zaczynało, tak? Radio Maryja broniło Polski, broniło tradycji, strzegło tego porządku moralnego. Z porządku religijnym było dużo gorzej. Ja początkowo tego w ogóle nie zauważałem, że to jest modernizm i wzracający modernizm. Chociaż to nie musiało tak być, bo pamiętam taką też scenę, przyjechałem do Radia Maryja. No i zwyczajem wszystkich i moim zwyczajem zameldowałem się w recepcji i wszedłem pomodlić się do kaplicy. I w kaplicy był ojciec Rydzyk i trzy zakonnice. I ojciec Rydzyk akurat, gdy wszedłem, powiedział do tych zakonnic, proszę przynieść i postawić pomiędzy ołtarzem a ławkami wiernym klęczniki. A co siostry, a po co klęczniki? Przecież tu zawsze przyjmowaliśmy komunię procesyjnie i na stojąco. Na co ojciec Rydzyk powiedział, papież Benedykt XVI, bo wtedy Ratzinger został papieżem, papież Benedykt XVI przyjmuje, zachęca do przyjmowania i zachęca do przyjmowania komunii świętej na klęczącej i my będziemy posłuszni papieżowi. Te siostry coś zaczęły tam odszczekiwać i ojciec Rydzyk ostro je ustawił, nie powtórzę dosłownie jego wypowiedzi, ale sens jej był taki, że jeżeli nie będziecie tutaj posłuszne, to się pożegnamy. No także to Radio Maryja mogło popłynąć w różnych kierunkach, w zależności od tego, co
działo się by w stolicy apostolskiej. No, politycznie popłynęło nagle z PiS-em, co było no, swoistym harakiri moralnym i duchowym. Ale teraz, za końca pontyfikatu Franciszka, jakby pokazało swoją prawdziwą twarz, pokazało, jakim owocem jest. No i że faktycznie jest owocem Medjugorje, według tej koncepcji, którą wygłosiłem, że diabeł zwleka, zyskuje zaufanie, żeby popchnąć na złą drogę. Jest cierpliwy, powolutku. No i tu mamy jakby widomy dowód, gloryfikacja świeckich szafarek, gloryfikacja diakonów obarczonych żonami, licznymi dziećmi i jakby gloryfikacja nielogiczna, nieracjonalna, a można powiedzieć lizusowska, prawda? To znaczy, wracam do tego programu w telewizji Trwam, tej chicagowskiej odmianie, że wyglądało na to, jak się oglądało ten program, że to było spontaniczne. To znaczy, że ojciec prowadzący wierzył głęboko w to, że świeckie szafarki to jest błogosławieństwo i dar Boży i gość tak samo w to wierzył. No taki jest modernizm. Modernizm ma różne postacie i można być bardzo pobożnym i zarazem bardzo szatańskim. I wydaje się, że to się tego nie da pogodzić, a jednak ludzie potrafią to pogodzić. Radio Maryja, telewizja Trwam, to zgniłe owoce Medjugorje. I myślę na koniec, że powinienem zrobić jeden, dwa, trzy programy związane z tym wywiadem Rzeka, który przeprowadziłem z ojcem Rydzykiem. To była bardzo ciekawa sytuacja, bo tam, ja nawet nie wiedziałem, trwała walka, kto przeprowadzi ten wywiad, bo to no było takie dające no, taką pozycję. Prawda? I tam różni słynni ludzie, już nie pamiętam nazwisk, ale jacyś posłowie, nie posłowie chcieli ten wywiad przeprowadzać. I w końcu ojciec Rydzyk wybrał mnie. Ja byłem gdzieś od tego z daleka, nawet nie wiedziałem. Nagle się dowiedziałem. Ciężko to było przeprowadzić ten wywiad, bo czasami przyjeżdżałem do Torunia umówiony z ojcem Rydzykiem. Okazywało się, że on już jest w Stanach Zjednoczonych i wsiadałem w następny pociąg, wracałem do domu. Czasami siedziałem godzinami i czekałem, aż ojciec Rydzyk będzie wolny. On miał być wolny, ale tutaj ktoś dzwonił, ktoś przychodził i to się ciągle odwlekało. Bywało tak, że jechaliśmy na przykład z Torunia samochodem na Śląsk i z powrotem prawie 200 na godzinę i ojciec siedział z przodu koło kierowcy. Ja siedziałem z tyłu z magnetofonem w ręku i podsuwałem mu mikrofon i rozmawialiśmy. Później to było nagrywane, przepisywane. No i tą pierwotną wersję tej książki ja mam w Wordzie, w swoim komputerze. Dlaczego mówię pierwotną? Bo później jakaś cenzura radiomaryjna działała bardzo mocno, wycinając różne fragmenty i zmieniając różne słowa. Później to poszło do wydawnictwa Sióstr Loretanek i tam miejscowy redaktor ciął, dopisywał różne rzeczy, czasami skandaliczne. Ja dzwoniłem do ojca Rydzyka, mówiłem, że trzeba to odkręcić. No to ojciec Rydzyk coś tam, jeden czy drugi wypadek odkręcił, ale to, co wyszło drukiem, to było trochę co innego. Znaczy, trzeba by to porównać. Nigdy tego do końca nie porównywałem, ale z pewnością było trochę co innego niż ta wersja pierwotna. Myślę, że powinienem teraz przeczytać tą wersję pierwotną i pokazać Państwu, jaki był ojciec Rydzyk 20 lat temu, no, a jaki jest teraz, to sami wiecie. Tam był ten leitmotiv, właśnie tylko zdechłe ryby płyną z prądem, trzeba płynąć pod prąd i nie bierzemy pieniędzy od żadnych bogatych,
jej żadnych, którzy podają swoje nazwiska, podają nazwy swoich firm, bo nie będziemy się od nikogo uzależniać. Wierzymy tylko w wdowie grosze, bo my zależni jesteśmy tylko od Matki Bożej i Pana Boga, prawda? I dużo tam było, zapewne, bo już wiele nie pamiętam, takich wypowiedzi, które warto dzisiaj przypomnieć i gdy je znajdę, to je przypomnę w jakimś specjalnym programie czy programach. Dziękuję bardzo.